sportu. Bardzo się cieszę, że pan marszałek daje ogromne możliwości nie tylko w dziedzinie sportu, ale ten sport potrzebuje dzisiaj pomocy. To miejsce dzisiaj spotkania jest bardzo specjalne. Myślę, że powstało za duże pieniądze. To była największa inwestycja ze środków unijnych. Trochę ubolewam, że ktoś wymyślił 4 tory, a nie 6, bo przy 6 moglibyście Państwo organizować wiele imprez, nawet rangi mistrzowskiej, bo 6-torowa biegnie pozwala. Tego już nie zmienimy. Natomiast ponieważ ja sam zarządzam też obiektem na co dzień, nie jestem tylko politykiem i samorządowcem, ale też zarządzam obiektem sportowym, który żyje na co dzień i udało się go uruchomić i otworzyć do wszystkich. Myślę, że temu miejscu ja się przyglądam. Wszystkim obiektom w województwie opolskim, orlikom, które zostały wybrane. Myślę, że jest wiele do zrobienia. Ten obiekt musi być programu, dla dzieci młodzieży. To jest taki projekt, którym na przykład w tej chwili kierujemy Ministerstwo Lekatyka Sportem dla Każdego. Ogromne pieniądze na województwo. Mam nadzieję, że z panem Jackiem będziemy wspólnie go realizować. Warunek jest jeden. Ktoś musi chcieć i ktoś musi jakby zaangażować ludzi. Bo sam obiekt pusty, niestety sam się nie uruchomi. Wiele obiektów, które powstało, przykład orlików, które dobrze funkcjonują, tam są ludzie,